Do druku. Określenie wzoru formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1016. Pierwsze czytanie, referuje pani Cecylia Wołok. Pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku 1016 w sprawie określenia wzoru formularzy oraz warunków trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt tej uchwały zawiera 21 wzorów wszelkiego rodzaju formularzy, przy czym za pomocą których podatnicy deklarować będą i informować o przedmiotach podlegających opodatkowaniu, czy to podatkiem rolnym, czy leśnym, czy też podatkiem od nieruchomości. W tym roku dodatkowo jakby umożliwione zostanie podatnikom składanie w wersji zarówno tradycyjnej, co było zawsze, w wersji elektronicznej, również wzory formularzy takie interaktywne, które podatnik będzie sobie mógł ściągnąć, wypełnić i odesłać. Również tutaj przewidziano jakby no, rozwój tych usług teleinformatycznych, mianowicie te wzory deklaracji, deklaracje, już wypełnione deklaracje, czy informacje o nieruchomościach będą mogły być składane za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP-u lub też, czyli z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP i również za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego, za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. Także przewidziane są wszelkie możliwe, dopuszczalne prawa formy składania informacji, deklaracji na podatek od, na wszystkie podatki. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 27 listopada 2012 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 29 listopada 2012 roku, godzina 15.